bardzo szybkim odcinku, który już planowałam jakiś czas. Witam Was serdecznie. Chciałam Wam pokazać moje nowości, które nabyłam i które się gromadzą już tutaj i które chciałam wam bardzo pokazać. Dlatego taki szybki odcinek o moich nowościach. I ja już Wam pokazuję, co ostatnio zakupiłam i co naprawdę bardzo chciałam już dawno, a nie miałam okazji. Teraz wróciłam do pracy w centralnym Londynie, więc, że tak powiem, mam więcej okazji jakby tu oblukać i zobaczyć nowości. Pierwsze rzeczy, kto ma mnie na Instagramie, ten widział, co mniej więcej może się spodziewać po tym wideo. Ja Wam pokażę parę rzeczy z Tomego Forda. Ja tu je otworzyłam, przygotowałam i zaraz Wam pokażę co. Przede wszystkim pokażę Wam mój ulubiony concealer, który ja kiedyś pokazywałam Wam już w jakiejś odsłonie dawnej, dawnej. On się nazywa... O mój Boże, wzięłam nie ten, przepraszam, to jest ten, widzicie tutaj, on się nazywa Concealing Pen, jest w kilku odcieniach, ja nabyłam czwórkę, on jest takim, słuchajcie, fajny sponge, ja wiem, że niektórzy uważają, że one są po prostu niehigieniczne, dla mnie ok, gdyż tylko ja używam, on jest w takim bardzo ciepłym odcieniu beżu, on jest ciut na mnie może, za ciemny, ale ja Wam powiem, może nie za ciemny, tylko ja po prostu tak zbladłam, że wydaje mi się, bo zawsze używam jaśniejsze i generalnie czasem wydaje mi się, że on jest za ciemny, ale ja gorąco polecam, on jest bardzo, bardzo fajnym, naturalnym rozświetlaczem i korygującym właśnie tutaj szybciutko ten zasinienia, czy na przykład chcecie odświeżyć kontur oka. Ja bym Wam nabyłam go w super cenie. On normalnie retail price jest 42 chyba funty. Bardzo dobre opakowanie, to jest 3,2 ml, więc całkiem niezłe. Nabyłam też, słuchajcie, dwie pomadki, które ja już marzyłam, jak one tylko wyszły. One chyba wyszły 2 lata temu. Ja mam teraz jedną na ustach. One się nazywają Patent Finish Lip Color. To są takie pomadki, które też spotkałam się z tym, nie wiem czemu ja pokazuję tam daleko, spotkałam się, że one są niby niehigieniczne. Ja mam właśnie ten kolor, chyba on się nazywa Erotic. Ja Wam... Erotic? Erotic! Tada. Który... bardzo, bardzo lubię tą aplikację. Niektóre właśnie narzekają, że nas niehigieniczne, bla, bla. Ale słuchajcie, jeżeli używacie tylko dla siebie, to ja nie widzę tu problemu, czy one są niehigieniczne, czy nie. Możecie zawsze trochę poczyścić to. Ja wiem, że mydło może, czy tam szampon dostać się do środka, ale generalnie ja nie widzę tu problemu. Problem jest, jeżeli na przykład zaczynacie używać to, musicie kliknąć chyba z 20 razy, żeby ten produkt się do Was dostał i żebyście mogły używać. One kosztują około 40-30 paru funtów. Ja dostałam, słuchajcie, taniej, gdyż jak wiecie, pracuję dla Estée Lauder, więc mam dyskant, ale ja się bardzo cieszę, że mam właśnie dostęp do tych pomadek. Ja kupiłam jeszcze jedną i ona się nazywa Exposed i ona jest w podobnym odcieniu, może bardziej, ja bym powiedziała, cholerka. Ja myślę, że nawet, słuchajcie, one są bardzo podobne, ale jest troszeczkę ciemniejsza. Ja idę w takie strony, nie wiem, czy ten kolor został zachowany, ale idę w stronę takich właśnie burgundowo-śliwkowych i różowych, aczkolwiek teraz będę nosić, w końcu mogę malować paznokcie, więc znowu będę malować i będę nosić czerwienie. Następną rzeczą, którą kupiłam z Tommy Forda, to jest Lip Color Shine. Już ja Wam kiedyś pokazywałam te mini pomadki z Tomego Forda wybłuszczone. One są dość drogie, 24. Ja teraz kupiłam pełnowymiarową z normalnej kolekcji. Ona kosztuje około 40. Ja wiem, że ten zestaw jest, te produkty są bardzo drogie. Zobaczcie, on jest taki kolorowy. O, rozmazam to. On jest w takim kolorze różowo-czerwonym. Widzicie, idę w kierunku tych samych jakby odcieni. Ale nigdy nie za wiele Tomego Forda. Ja naprawdę strasznie lubię. Ja muszę spróbować koniecznie podkładu, gdyż nigdy nie spróbowałam, więc czas najwyższy. Ja mam teraz ze sobą, że tak powiem, dużo pomadek i ja Wam pokażę te pomadki, które ja kupiłam. Nie wiem, taka pomadkomania. Natomiast jeszcze Wam pokażę, szybko dostałam też tutaj taki blady róż. Myślałam, że on będzie troszeczkę bardziej nude.
z Maka, to jest Pretty Please. Bardzo fajna pomadka, aczkolwiek nie jestem pewna do koloru. On prawie u mnie nie widać tego koloru, ale jak wiecie, pomadki Maka są bardzo dobre. Też dostałam go w bardzo dobrej cenie. Pokażę Wam szybko Raw Sugar Pure Color Love, następną pomadkę. Tutaj już prezent o Estee Lauder właśnie w takim pięknym beżu. Ja myślę, że ta będzie właśnie taka nude na co dzień, żeby mogła nosić, aczkolwiek bardzo mnie ciągnie do takich, jak widzicie, tych kolorów nasyconych. I to, co Wam chciałam najbardziej pokazać, to są moje perełki. Jo Malone, ja słuchajcie, nie przepadam za Jo Malone, ale ta perfuma skrawa mi serce. One są dość drogie, ja nie wiem jak z trwałością, natomiast ta jest taka bardziej woody, taka bardziej drzewna. To jest Iris and Lady Moore. Z tego, co ja pamiętam, on wyszedł bardzo, bardzo dawno temu, parę lat wstecz, to jest limitowana edycja. On pachnie troszeczkę jak Armani Brief, jedna kolekcja z wytywiarem, którą ja uwielbiam. I jeżeli ktoś lubi takie irysowo, pudrowe nuty, jeżeli chcecie więcej, to dopytajcie się, to ja Wam bardzo powiem, jak mniej więcej ona pachnie. Ja bardzo mi się podoba ten zapach i będę go używać. Jest tam naprawdę za bardzo dobrą cenę, ale normalnie chyba bym nie kupiła za taką cenę, słuchajcie. I zobaczcie, to jest moje nowe dziecko, Tom Ford. To jest z kolekcji Soleil Eye and Cheek Palette. W takim pięknym opakowaniu, słuchajcie. Szybko rzucam, żeby Wam przedstawić. W takim białym, z pięknym tu opracowaniem, takim złotym. Piękna poleta, w której macie dosłownie wszystko. Macie cztery cienie, ja będę je, jeszcze ich nie dotykam, ja będę je testować. Macie rozświetlacz i róż. Ja tą paletę chciałam dostać bardzo, bardzo dawno temu. Niestety cena chyba około 70 funtów albo dłużej. Ja uważam, że to jest trochę za drogo. Te kosmetyki są dobre jakościowe, ale nie za 70 funtów. Natomiast tu w związku z tym, że ta paleta była limitowana i wydana chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, ja tego nie pilnowałam, więc wybaczcie mi, że Wam dokładniej powiem, więc ona zeszła z ceny. Ja dostałam ją w sklepie Estee Lauder dużo taniej, natomiast ja Wam powiem, że bardzo, bardzo za nią szalałam i cieszę się, że w końcu ją dostałam. Światło znowu się zmienia, mam nadzieję, że będzie dobry odbiór, ale słuchajcie, ja widzę w sklepach identyczną paletę, wydali na nowo i możecie ją dostać, ale natomiast cena znowu jest zawrotna, 80 funtów. Ja nie wiem ile w przeliczniku, ile to jest w Polsce, natomiast ja Wam powiem, zdam relację z tych wszystkich cacuszek Tomego Forda, aczkolwiek nie wiem, czy będę tutaj taka sprawiedliwa, gdyż lubię, naprawdę lubię Tomego Forda i zawsze podkreślałam, że to są dobre kosmetyki. Jedyna rzecz, to nie lubię cen. Nie wiem, jakie one są w Polsce, dajcie znać. I to wszystko na dzisiaj. Ja mam więcej Wam do pokazania, ale niestety jestem dzisiaj w pośpiechu. Trochę rzeczy jakby na mnie ciąży. I słuchajcie, dlatego te odcinki się nie ukazują. Jak widzicie, ja mam nowy haircut. Obcięłam włosy, w końcu miałam czas. Będę też troszeczkę zmieniać kolor, ale to zobaczymy jak. Nie wiem, na razie są świeżo umyte, świeżo zrobione. Dziwnie się w nich czuję. I to światło tu tak gra, ale no, czas najwyższy na nowe zmiany. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wszystkim, kto mnie ogląda i zapraszam do oglądania moich starych odcinków. Ja myślę, że wszyscy znajdziecie coś dla siebie. I zapraszam do subskrybowania i do następnego odcinka. Pa, pa!